Hmm. O, wow. o, hej, Mała! Jesteś może pielęgniarką, dietetyczką, albo psychoterapeutką, że się tak we mnie wpatrujesz? Hmm, nie dziwię się ani trochę. pewno w tym momencie twoje doświadczenie zawodowe podpowiada Ci, że aktualnie jestem chory, dwa dni temu miałem 39 stopni gorączki i teraz nie mam pojęcia ile mam dokładnie, ponieważ mój termometr podczas pomiaru rozwalił się na kawałki, no i rtęć pokazuje teraz losowe pomiary, 39, no a jeżeli chodzi o temperaturę, to nie mam pojęcia. No, ale ogólnie zaraziłem się od swojej dziewczyny z Łodzi wracając, normalnie w Łodzi bym złapał chorobę morską, no ale teraz złapałem niestety lądową, ponieważ jestem zwykły szczurem. No i co, normalnie na kanale zarażam smutami, tak teraz będę strzelał pu pu pu, już trafiłem dwie osoby w moim domu, no i niestety leżą też chore tak samo jak ja, więc zarażam aktualnie wirusami, no niestety. Dodatkowo no zapewne jesteś dietetykiem, ponieważ twoje doświadczenie zawodowe zauważyło, że aktualnie jestem tłusty, znowu przytułem kilka kilo, nawet nie chcę wiedzieć ile, ponieważ od trzech dni odkąd wróciłem, odkąd nie jestem w stanie wyjść z domu, ani ćwiczyć, ani nic nagrywać, no to znowu się rzuciłem na jedzenie i szlak nie trafia, dlaczego inne osoby zawsze mają mniejszy apetyt na chorobie, a ja mam większy, ponieważ nie mam nic innego do roboty. No a psychoterapeutką zapewne jesteś, ponieważ widzisz, że jestem piękny na web i znowu spałem 3 godziny w nocy, ponieważ przez tego rączkę nie byłem w stanie usnąć. Dlatego zaczynamy odcinek z pozytywną energią, będzie hashtag roz***dol... Nie no, ale mam nadzieję, że nawet w tym stanie po paracetamolu będę w stanie ci opowiedzieć co nieco, ponieważ no muszę nagrywać filmy na zapas, gdzie mogę sobie pozwolić na dłuższą przerwę, zaraz mnie szlak trafi. A w dzisiejszy odcinek chciałem zacząć od tego, że jeżeli jesteś początkującą osobą na YouTubie, bądź nawet jeżeli prowadzisz swój kanał już od jakiegoś dłuższego czasu, no to jeżeli chciałbyś się wybić, jeżeli chciałbyś zostać bardziej taki zapamiętany na kartach historii, no to fajnie byłoby zrobić jakieś ekstremalne wyzwanie. Mam tutaj na myśli takie rzeczy, że przykładowo no wiesz. Ludzie lubią słuchać jakichś informacji, jakiejś wiedzy od osoby, która przynajmniej z pozoru wydaje się mieć jakieś pojęcie na ten temat. Na przykład na mnie ludzie plują za każdy raz, kiedy udzielamy różnych rad o fitnessie, o treningu, o budowaniu sylwetki. Pomimo no, tego, że ćwiczę 13 lat, co ciężko uwierzyć, no to ludzie właśnie widząc moją sylwetkę nie chcą za bardzo mnie słuchać, no bo... Gościu, tylko ja pokur... Po dwóch latach mogę wycisnąć więcej niż ty, no i rację, masz, no i rację, masz, no nie jest to obdarzone genetycznie, no ale najwidoczniej to nie jest po prostu jakaś taka moja mosta strona, nie jest to predyspozycja, którą powinienem się kierować, aby udzielać rady, co nie? To znaczy, no wiesz, w dalszym ciągu uważam, że mam całkiem sporą wiedzę, jeżeli chodzi o fitness, no ale mam tutaj na myśli takie rzeczy, że na przykład, jeżeli ty będziesz miał jakiegoś przepotężnego bicka, no to wtedy ludzie dużo chętniej będą ci instynktownie słuchać na temat właśnie jakichś wykonywania ćwiczeń na bicek, konkretnie, co nie? I wiesz. To ogólnie nie jest logiczne w teorii, no bo to, że ktoś jest większy, nie oznacza, że ktoś ma większą wiedzę. Rzadko kiedy tak jest szczerze mówiąc, no bo jak ktoś jest jakiś przepotężny, zazwyczaj po prostu jest na bombie. Uuu, na bombie przecież też musisz wykonać wysiłek. Naprawdę no, jest taka, że jak wchodzisz na bombę, no to 60% efektów, które otrzymujesz, otrzymujesz za siedzenie na dubie, a reszta to trening i to, że masz niekończącą się regenerację. No, ale w każdym razie po prostu, nawet jeżeli wykonasz jakieś takie ekstremalne wyzwanie, typu, no nie wiem, wezmiesz się na Mount Everest nie polecam tego, bo jak zdechniesz to nie chcę być za ciebie odpowiedzialny, no ale wiesz nie wiem, przebiegniesz jakiś super wielki maraton, czy coś takiego, co będzie pamiętnego, co będzie twoim takim fajnym osiągnięciem, no to od tego momentu będziesz w stanie budować swoją markę osobistą na podstawie tego osiągnięcia że jesteś osobą, która pokonała jakiś wielki potężny maraton, którego inni się boją wykonać, no więc teraz będziesz w stanie udzielać rad na temat biegania na temat, no nie wiem, jakichś codziennych treningów czy przygotowywania się do takiego konkretnego maratonu, no i wtedy jest o wiele, wiele większa szansa, że ty zostaniesz taką grubą rybą w swojej niszy. Co prawda mówiłem, że nisze już nie są aż tak opłacalne, ale w dalszym ciągu uważam, że to wiesz, nawet jeżeli prowadzisz taki kanał oparty ogólnie na samorozwoju, na rozwoju sywetki, na rozwoju intelektualnym, na rozwoju swojej gipkości i tak dalej, i tak dalej, no to jeżeli będziesz miał jakąś taką jedną swoją mocną stronę, no to w dalszym ciągu będziesz w stanie być tą unikalną mieszanką jednak będziesz miał taki większy autorytet z perspektywy twojej jego wizja, prawda? Dlatego fajnie było wykonać jakieś takie niecodzienne, ekstremalne wyzwanie. To nie musi być coś w stylu jakiegoś ultramaratonu, ale no nie wiem, na przykład podbiłem do 50 lasek w ciągu tego miesiąca, to są moje wnioski i wiesz, to będzie tytuł, który zapewne się wybije, który będzie dużo bardziej klikalny niż hmm, więc sposob na podbijanie do lasek czy coś w tym stylu. Tak samo, jeżeli masz jakieś uzależnienia, niezależnie od tego, czy są to uzależnienia behawioralne, czy uzależnienia związane z jakimiś używkami, bardzo polecam się do tego przyznać, zamiast ukrywać to zamiast budować jakąś taką personę, którą się nie jest idealną wielce, no to przyznaj się do swoich uzależnień, bo to da ci taką motywację, że jeżeli się do czegoś zobowiązałeś, jeżeli powiedziałeś o czymś na kanale, no to po pierwsze, twoi widzowie będą monitorować twój progres. Widzowie, którzy mają podobny problem do ciebie, będą w stanie się z tą utożsamić i na przykład być w tej podróży razem z tobą, Próbować wychodzić z tego uzależnienia wspólnie, przez co będzie wam łatwiej, będziecie w stanie, no nie wiem, dochodzić do wspólnych wniosków, udzielać sobie rad, pisać sobie w komentarzach, jakieś rzeczy, na przykład, бабушка. Mm угу. -hmm. ty, ile lato jakieś spotkanko chcesz, a ty mówisz na przykład, że nie chcesz. Nawet nie też, że zwiększasz automatycznie szanse na wyjście z tego uzależnienia, dodatkowo zwiększasz także poczucie autentyczności z perspektywy twojego widza, no przyznajesz się do swoich błędów, do swoich niedoskonałości, o których mało kto miałby odwagę się przyznać wprost do takiej szerszej publiczności. No a trzecia sprawa jest taka, że w dalszym ciągu dokumentujesz swój rozwój. Więc wtedy dokumentujesz swoje wychodzenie z uzależnienia. I za każdy raz, jak będziesz miał jakiś relaps i się do tego przyznasz, no to wiesz, część osób tam zapewne będzie... Że, poza ty udzielasz w ogóle jakiejś rady na, na temat wychodzenia z uzależnienia, skoro i tak nie potrafisz się tego trzymać. No ale uważam, że i tak większa część osób będzie cię wspierać, doceniać to, że się przyznałeś i wtedy, jeżeli będziesz zwracał uwagę na te pozytywne komentarze, związane z przyznaniem się, no to będziesz miał większą motywację do przyznawania się przyszłościowo. I jeżeli będziesz szczery ze samym sobą, no to w końcu będziesz mógł sobie ufać. będziesz mógł sobie ufać, pomimo tego, że złamałeś jakieś swoje postępowanie, no to Mówisz o tym wprost i korygujesz to postępowanie. Starasz się nakierunkować swoje życie w dobrą stronę, aby w końcu wyjść z tego syfu. Więc naprawdę jakieś ekstremalne wyzwania, lub jakieś kontrowersyjne rzeczy, które są związane z Twoimi niedoskonałościami są tym, o czym powinieneś mówić otwarcie, co powinieneś wykonywać. No, może niekoniecznie wchodzenie do tych uzależnień, ale wychodzenie jak najbardziej. Ponieważ jesteś wtedy osobą ciekawszą, jesteś fajniejszą osobą do oglądania, która dokumentuje swój rozwój, pokazuje te niedoskonałości. No i ogólnie jesteś bardziej ludzki. Z książek o umiejętnościach socjalnych kiedyś nauczyłem się takiej bardzo, ale to bardzo istotnej rzeczy. No więcej o tym, że wszyscy ludzie kochają podążać za osobami, które usprawiedliwią ich wady, które zmotywują ich do zmiany oraz które będą rzucać kamieniami w ich oponentów. Dlatego ty możesz wykorzystać to na swoją korzyść i uświadomić swoich widzów, że ty również byłeś w tak ciężkiej sytuacji jak oni. Ty również nienawidziłeś swojej pracy na etacie, która powiedzmy była, no nie wiem, jakaś fizyczna, na magazynie, przykładowo jakieś zmiany nocne, przez co byłeś ciągle niewyspany, miałeś halucynacje, miałeś ciągle jakieś depresję, Też nienawidziłeś tej pracy. Uświadam twojego widza, że ty również byłeś w sytuacji, w który nienawidziłeś swojego szefa, nienawidziłeś tej chwili, kiedy tylko przekroczałeś drzwi do tego magazynu zasranego, w którym to musiałeś całą noskę pracować i przerzucać jakieś rzeczy, które były cięższe od ciebie, tak samo jak u mnie w tym zasranym DPD kiedyś. Praktycznie wszystkie trudy, których doświadczamy w takim młodzieńczym wieku, są czymś bardzo, ale to bardzo powszechnym. Nie jesteśmy tak wyjątkowi, jak nam się wydaje. Dlatego uświadom twojego widza, że byłeś również w tak ciężkiej sytuacji, poradziłeś sobie, wyszedłeś z tego i teraz udziel mu rady. Jak wyjść z tego punktu zero, do punktu 1. W chwili, kiedy ludzie doświadczają jakiejś kryzysowej sytuacji, wtedy charyzma liderstwa jest bardzo potrzebna i jest bardzo efektywna. Ponieważ, no nie wiem, kiedy wybucha jakaś wojna, kiedy ludzie są przyparci do muru, no to nagle wychodzi jakiś Napoleon, który jest w stanie zrzeszyć całą armię, zmotywować ich do działania. A gdyby tej sytuacji kryzysowej nie było, no to słowa Napoleona nie byłyby aż tak intensywne, nie docierałyby do serc jego odbiorców. Jest bardzo możliwe, że gdyby w tamtych czasach nie było tak ciężkiej sytuacji, to Napoleon w ogóle mógłby nie zajść. Na kartach historii. Jeżeli masz już stworzony swój pierwszy, odpłatny produkt w postaci kursu niepublicznych filmów na YouTube, no to polecam ci go odświeżać regularnie co 3 miesiące, aby uzupełniać go o nową wiedzę oraz odświeżając jego jakość. Nie chcesz nigdy doprowadzić do sytuacji, w której twój kurs będzie gorszy niż odcinki na kanale. Musi rzeczywiście być widoczne, że postarałeś się nad tym kursem, że ten kurs jest znacznie lepszy niż twój kanał. Twoja wiedza, którą dostarczysz na kanale, dodaj tam jakąś ekskluzywną wiedzę albo rozszerz wiedzę, o której mówisz na kanale. Po prostu twój kurs musi być taką perełką, za którą warto zapłacić. I z każdym takim odświeżeniem produktu, z każdą poprawą tej jakości, zwiększ cenę. Nie bój się tego. Wiesz dobrze, że ludzie będą cię krytykować za wysokie ceny, za w ogóle próbę zmonetyzowania swojej działalności, ponieważ im więcej dajesz za darmo, tym ludzie bardziej cię lubią. Ale z drugiej strony, im więcej zarobisz pieniędzy, im szybciej zmonetyzujesz swoją działalność, tym będziesz miał większe możliwości. Będziesz miał możliwość dostarczenia widzom jeszcze większej jakości informacji, dzięki czemu będziesz w stanie ratować dosłownie świat. Staraj się Spolaryzować swoją widownię, jak najbardziej to możliwe. Bądź ekstremalny ze swoimi poglądami, bądź kontrowersyjny i stara się wzbudzać komentarze. Jeżeli chodzi o kontrowersje, no to wiesz, ja osobiście nie lubię czegoś takiego, żeby robić na siłę jakieś kontrowersyjne rzeczy. Nie, ale po prostu nie bój się mówić o swoich prawdziwych, wewnętrznych poglądach. Nie o tych poglądach, które są zakorzenione w tobie na podstawie otoczenia, w którym się obracałeś. Nie, pomyśl sobie o swoich poglądach, czy naprawdę są one Twoje? Czy są one właśnie skopiowane od kogoś? I czy naprawdę tak uważasz? Bo jeżeli tak, no to śmiało mów o tym do kamery. A nawet jeżeli tak nie uważasz, nawet jeżeli to jest kopia kogoś, no to jeżeli uważasz, że jest to bardzo rozsądne, jeżeli uważasz, że jest to zgodne z twoimi przekonaniami, wartościami oraz planami przyszłościowymi, go ahead, powiedz to. Może będziesz tego żałował, może nie. Ale na pewno zbudujesz komentarze. Nawet jeżeli na co dzień dostarczasz wiele darmowej, merytorycznej wiedzy do Twojego widza, raz na jakiś czas postaraj się dodać jeszcze coś darmowego od siebie, ponieważ Twoi widzowie mega bardzo to docenią. Na przykład, ja w swoim filmie, jak zostać gigachatem, czy jakoś tak to nazwałem tam, jak zbudować estetyczną sylwetkę, dodałem po prostu taki plan treningowy, dokument z planem treningowym, który udostępniłem dosłownie za darmo, napisałem go sobie w wolnej chwili, o dziwo to zajęło dużo więcej niż myślałem, szczerze mówiąc, ale popatrz, nie musiałem tego robić. Wcale to jakoś moc zasięgu nie zwiększyło, ale jeżeli chodzi o widza, który Cię ogląda, no to on popatrzy na Cię w taki sposób, że damn, on daje tyle rzeczy za darmo. Ciekawe jak wygląda jego odpłatny produkt. Ciekawe ile tam upchał jeszcze odpłatnej takiej dodatkowej wiedzy. I to motywuje Twojego widza do zobaczenia Twojego produktu, do rozszerzenia swojej wiedzy, a tym samym doprowadzenia do sytuacji, w której macie upólną korzyść, jakby nie patrzeć. Od razu mówię, że nie jest to konieczne, ale bardzo fajnie było, gdybyś sobie stworzył jakiś swój własny, osobisty znak rozpoznawczy na kanale. Może być to forma jakiegoś ubioru, może być to jakaś forma przywitania, sloganu, żarciku, którego nikt nie używa. Cokolwiek tam sobie wymyślisz. Ale. Fajnie jest po prostu stworzyć sobie coś, co będzie kojarzone z Twoją marką osobistą. Na przykład, no nie wiem, na koniec każdego odcinka sobie zajebhita w... Oła, ku a to za Ja nie wiedziałem, że ja mam aż tyle łapie. Gdy zaczynałem swoją przygodę na kanale, totalnie nie byłem świadom tego, że jesteś w stanie zaplanować sobie jakiś film do przodu, aby wstawił się na kanale o jakiejś konkretnej godzinie i dacie, która by cię interesowała. A ja z moim pustym łbem nie byłem tego świadom i wstawiałem każdy jeden zmontowany, zrenderowany film bez żadnego zmniejszania na kanał. Stawiało się to przez, no niekiedy nawet dwa dni. No i co, nie miałem na to żadnego wpływu. Miałem takie, no, kiedy się wstawi, to się wstawi. Sprawa, banner był stworzony. Że wstawia się we wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę. No ale w praktyce no co? Siła wyższa, siła wyższa. No ale jak sobie uświadomiłem, że to tak nie działa, że jesteś w stanie ustawić sobie konkretną datę, w której coś wstawi na kanale, to mówię ŁOKierwa! I szczególnie jak się dowiedziałem, że istnieją takie programy, jak np. przykład Hardbreak czy Handbreak. Już nie jestem pewny, jedno z dwóch takie z ananasem w logo. No i... To totalnie ci może skompresować plik, żeby był z 10 razy mniejszy, a jakość praktycznie ta sama, jak nie nawet ta sama. Bo co prawda ja w tym programie ustalam sobie taki dolny limit 2kHD, no ale z czego zasłyszałem od informatyków, no to w przypadku takich filmów na YouTube, jakie ja prowadzę przy mojej kamerze, no to 1080p by wystarczyło. No ale no co, przezorny, zawsze ubezpieczony. Z racji, że jestem perfekcjonistą, no to oczywiście muszę zostawać to 2kHD, żeby być pewny, że jakość jest jak najwyższa możliwa. No ale ej, gdy już sobie kompresujesz taki film, no to możesz zaplanować to i wstawić na YouTuba nie wiem, godzinę, dwie godziny w zależności od tego jakiego masz kompa czy internet, już nie wiem od czego to zależy, no na YouTube a to akurat od internetu jeżeli się nie mylę, no ale to strasznie ułatwia życie no i ty właśnie jesteś w stanie wykorzystać to na swoją korzyść jeżeli chodzi o prowadzenie twojego biznesu, ponieważ wiele osób nagrywa sobie filmy na bieżąco i ja widzę wiele tego plusów, jednak jeżeli sobie nagrasz bardzo dużo filmów na zapas, powiedzmy nie wiem dodajesz trzy filmy tygodniowo, no to w przeciągu jednego tygodnia nagrasz na przykład 10 filmów. No to zobacz, ile ci to daje jakiegoś dodatkowego czasu, jak stawisz to do przodu. Czy tam, no nie wiem, dwa tygodnie na tym spędzisz, aby ponagrywać jakieś filmy na zapas, stworzysz sobie materiałów, no nie wiem, na miesiąc, półtora miesiąca do przodu. No i nagle masz tyle wolnego czasu, który powinieneś przeznaczyć jak najbardziej produktywnie. I nie mam tutaj na myśli typowego samorozwoju, Tylko a twoje miejscu w takim właśnie wolnym czasie. Wtedy bym odświeżał te kursy, będzie tworzył od nowa, albo robił to, co jest teraz najbardziej opłacalną taktyką na ten moment w 2024 roku. Czyli stworzenie swojego odpłatnego community. Coś w stylu, no nie wiem, takiego Discorda odpłatnego możesz stworzyć, bo możesz to stworzyć na Discordzie, aby tam udostępniać po prostu taki prywatny dostęp, gdy już ludzie ci zapłacą. No ale osobiście polecam jakąś inną platformę, na przykład School, ponieważ Discord jest kojarzony zazwyczaj z byciem gamerem, i dodatkowo jest to taka powszechna, dostępna dla każdego darmowa platforma. Dlatego ludzie mają już wpojone takie przekonania skojarzenia z tą platformą, no i dużo lepiej byłoby przenieść się na jakąś taką stronę, której ludzie zazwyczaj nie znają. No i tutaj właśnie pojawia się ta strona School, na której w teorii założyłem już sobie płatne community, ale zrezygnowałem, ponieważ bierze mi to jak na ten moment 450 zł miesięcznie no i uważam, że mój kanał jeszcze nie jest na tyle rozwinięty. Może to ograniczające przekonanie, może nie. Na ten moment wolę się skupić na kursach, coachingach, mentoringu i tak dalej. Zapraszam w opisie, zapoznaj się z ofertą. Hi, hi, hi. Mam nadzieję, że bardzo się skupiasz na swoim kanale i jest on twoim aktualnym celem. Jednak nie zapominaj o tym, aby w wolnym czasie czytać wiele książek, edukować się na temat storytellingu, charyzmy, umiejętności umiejętności socjalnych, przywództwie, liderstwie czy też na przykład prowadzeniu biznesu, ponieważ to sprawi, że będziesz o wiele lepszym przywódcą. Nie że Twoje słownictwo się poprawi, Twoje poglądy się zmienią, które będą no, zapewne lepsze, jeżeli chodzi o właśnie prowadzenie jakiejś audiencji, kierowanie ich od tego punktu 0 do punktu 1. Tak jak Ci mówiłem, w kryzysowych sytuacjach ludzie są nad, najbardziej podatni na takie przywództwo, dlatego warto było rozwijać te umiejętności liderstwa, przywództwa, charyzmy, umiejętności socjalnych, storytellingu, ponieważ wtedy będziesz w stanie mieć o wiele lepszy Przekaz trafiający w sedno, trafiający do serc Twoich odbiorców i zwiększający więź między Tobą a nimi. Jeżeli prowadzisz już swój samorozwojowy kanał od dobrych kilku miesięcy, no to zapewne masz wiele filmów, które opisują jakiś jeden konkretny problem, jakiś jeden konkretny temat, na przykład no nie wiem, medytacja, dopamina, umiejętności socjalne itd. No i w chwili, kiedy w jakimś dowolnym filmie poruszasz temat na przykład tych umiejętności socjalnych, i wiedząc, że masz jakiś film w postaci jakiegoś poradnika do umiejętności socjalnych, do charyzmy, no to odsyłaj jak najbardziej widzów do tego filmu. Kiedyś myślałem, że to jest troszeczkę tak źle interpretowane przez widza, że Ooo, ktoś się promuje. No ale jakby nie patrzeć, to, że to zwiększa zasięgi Twojego kanału i ogólnie promujecie, jest bardziej takim efektem ubocznym. Przecież masz tutaj dobre intencje, bo to przecież nie tak, że robisz to głównie, aby napędzać ruch na Twój kanał, tylko aby doinformować Twojego odbiorcę, dodać mu jakąś kolejną, dodatkową wartość, która zwiększy wartość Twojego kanału i Twojej osoby, Twojej marki osobistej. No bo skoro wyjaśnisz mu jakiś temat, odniesiesz go do innego filmu, w którym jeszcze bardziej byś mu wyjaśnił ten temat, jeszcze bardziej rozszerzyłbyś jego wiedzę, no to osoba, która obejrzała oba filmy, zauważy, że okej, okay, ten gościu wie co robi. No dobra, można się zapoznać z jego kursem. Zrób to, zrób to, iść do opisu szybko! Jestem doskonale świadom, że rada, którą teraz Ci podam, nie jest dla każdego. Jeżeli jesteś do mnie podobny, no to dla Ciebie ta rada zadziała, jeżeli nie jesteś, no to możesz rozważyć, czy właśnie jest to zgodne z Twoimi poglądami. Jednak ja osobiście polecam wystrzegać się balansu. Wiele osób w dzisiejszych czasach ciągle broni tego balansu, woli prowadzić życie na zasadzie: OK, połączmy sobie samorozwój, jakieś treningi na siłowni, bieganie, czytanie książek, medytacje Z hehe, he, dwie godziny gier komputerowych czy oglądania jakiegoś social media, żeby się zrelaksować. Ale w jaki sposób gry komputerowe relaksują twój mózg? Zastanów się, czy gdybyś kabelkami podpiął swój mózg do jakiegoś tam skanu podczas grania w gry komputerowe, to czy on by odpoczywał? Czy ciągle podejmował jakieś stymulujące decyzje: lewo, prawo, ten quest, inny quest, nagroda, dopaminka, to, tamto, ciągle jakieś neuroprzekaźniki by się aktywowały, twój mózg byłby przeciążony, byłby przestymulowany, no i wtedy ani trochę byś nie odpoczął. No i według mnie właśnie z taką formą balansu jest pewien problem, ponieważ w chwili kiedy ty nawet jesteś bardzo produktywny w przeciągu całego dnia i zostawiasz sobie godzinę czy dwie na jakieś takie puste stymulacje w postaci na przykład, no nie wiem, scrollowania na TikToku, czy grania w te gry komputerowe bądź, no nie wiem jakieś wiaderka. No to te aktywności, które były właśnie tą opóźnioną gratyfikacją w postaci, na przykład medytacji, rozciągania, biegania itd. Tak będą Cię mniej cieszyć ponieważ Ty będziesz czekał na te ostatnie dwie godziny tego dnia, które będą Cię cieszyć dużo bardziej, które będą o wiele bardziej stymulujące. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces w biznesie, musisz ograniczyć te sztuczne stymulacje, aby wtedy to biznes był dla Ciebie taką stymulacją, ponieważ tak działa dosłownie dopaminowy detoks. Ja tutaj zapraszam Cię do na przykład filmu jak zwiększyć baseline dopaminy oraz ogólnie o dopaminie poradnik taki kompletny, bo jestem z tego filmu mega dumny, uważam, że tam wyjaśniłem wszystkie najważniejsze takie informacje. Według mnie to jest podstawa, jeżeli zaczynasz z samorozwojem. Ja zacząłem właśnie swoją przygodę z Uświadomiłem sobie jak działa dopamina, no i to sprawiło, że zacząłem wychodzić z uzależnienia i uświadomiłem sobie wtedy, że można pokochać życie na trzeźwo, że ogólnie życie może aż tak bardzo ci cieszyć, jeżeli ograniczasz takie wszelkie sztuczne stymulacje. No i nagle dosłownie czekałem każdego dnia na to, aż sobie otworzę książkę, po raz nie wiem który i czytam wiele tych stron, potem nagrywam filmy, potem idę na siłownię, rozciągam się, zdrowo jem i to wszystko jakoś taką ma synergię za... A gdy ty ciągle zostawiasz sobie te dwie godziny na jakąś sztuczną stymulację, no to zamiast się cieszyć z tamtych aktywności, które są dla ciebie bardzo prozdrowotne, bardzo produktywne, to ty ciągle czekasz na te godzinę czy dwie godziny odpoczynku na koniec dnia. Gdy te dwie godziny zredukujesz do jednej, to nagle tamte rzeczy cię bardziej cieszą, a gdy zredukujesz całkowicie do zera, no to gdy dwa tygodnie powiedzmy wytrzymasz na czymś takim, na takim zupełnie nowym detoksie... Nie będziesz mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Nie będziesz mógł uwierzyć w to, jakim jesteś człowiekiem, jaki jesteś wygarany, jaki jesteś socjalny, jaki jesteś po prostu szczęśliwy. Jeżeli na początku swojej przygody z prowadzeniem takiego kanału na YouTube zrezygnujesz z tego balansu i polecisz w to na 100% przez pierwsze 2 do 5 lat, gwarantuję ci, będziesz bogaty w przyszłości, będziesz miał przepływ pieniężny, jeżeli zadbasz właśnie o tę jedną warstwę Twojego celu. No to później będziesz w stanie ją tylko i wyłącznie podtrzymywać, dodając na przykład nie wiem, jeden filmik tygodniowo i zadbasz później o inną rzecz, na przykład trening. I tak samo jak już zmaksymalizujesz podcję treningu, no to później czy ja wiem dieta? Zdrowie i wszystko tak osiągasz na 100%. Takie ogromne strzałki robisz, tak jak mówiłem właśnie w tym odcinku o esencjalizmie. No i dzięki temu osiągasz właśnie taki wielofunkcyjny balans opierający się na skrajnościach. Bo ogólnie skrajności są bardzo dobre wbrew pozorom. To ogólnie trochę ci ryje beredek, Jest bardzo dobrze, a potem bardzo źle, bardzo dobrze, bardzo źle, bo jakby nie patrzycie, jest wtedy wiele niestabilności w Twoim życiu. Jednak kiedy masz tę pozytywną skrajność, no to wytwarza się taki pozytywny rozpęd, podczas którego wszystko się staje coraz łatwiejsze, coraz. Przyjemniejsze, odnosisz coraz większe sukcesy i wytwarza się właśnie taki j -curve. I na takim pozytywnym rozpędzie ja osobiście osiągam o wiele, wiele, wiele więcej niż gdybym ciągle utrzymywał jakiś balans w życiu i był nie do końca usatysfakcjonowany tym, co robię. Polecam Ci, abyś motywował swoją audiencję do wykonywania tego samego, ponieważ balans zmniejsza Twoją motywację do wykonywania prozdrowotnych działań, a zwiększa oczekiwanie na tę wieczorną stymulację. Ja osobiście bardzo polecam nagrywanie filmów na całkowicie pusty żołądek, szczególnie z samego rana, ponieważ wtedy, kiedy jesteśmy w fazie takiego postu, no to nasze zmysły są wyczulone. Jesteśmy bardziej trzeźwi umysłowo, nazwijmy to. Nie mamy żadnego brain foga czy coś takiego, mamy bardziej wyczulone zapachy, wzrok jest ostry, no i ogólnie dużo lepiej nam się przemawia. A kiedy jesteśmy na przykład bezpośrednio po zjedzeniu jakiegoś posiłku, szczególnie takiego obfitego w węglowodany, a przede wszystkim węglowodany rafinowane, proste, no to wtedy jesteśmy tacy strasznie zmuleni, ospali, ponieważ węglowodany podbijał nam serotoninę, która jest neuroprzekaźnikiem powiązanym z poczuciem szczęścia w związku z tym, co masz tu i teraz. No i na przykład kiedy zjesz sobie jakąś owsiankę, czy zrobisz jakiś gorący prysznic, wtedy jest bardzo dużo tej serotoniny i jest taki relaks, chillera. Ah. No i niekoniecznie wtedy ci się chce rozmawiać, co nie? Zaczynasz sobie nagrywać taki film po jakimś obiadku, dajmy na to, no i nagle jesteś wzdęty, chce ci się odbijać, nie masz ochoty w ogóle gadać. No a kiedy jesteś w trakcie okresowego postu, no to masz ochotę rozmawiać, dużo lepiej ci się to robi, ponieważ twój umysł próbuje ci dodać energii, abyś ty zdobył to pożywienie potencjalne, to jest z perspektywy ewolucyjnej taki mechanizm, abyśmy po prostu przetrwali, abyśmy przekazali nasi, nasze geny dalej. No to ja ci przekazuję na przykład wiedzę dalej, spoko, spoko! Jednak jeżeli jesteś na jakiejś diecie ketogenicznej czy diecie Karnivor, no to jesteś w stanie nagrywać odcinek bezpośrednio nawet po zjedzeniu posiłku, ponieważ kiedy nie jesz węglowodanów, no to ta glukoza bardzo malutko się podbije i szybko opadnie, no więc ja osobiście na tej diecie carnivore nawet kiedy zjem sobie jakiegoś przepotężnego steka, no to od razu po tym daniu jestem w stanie nagrać odcinek. Nie mówię, że nagrywa mi się wtedy tak samo dobrze jak na pusty żołądek, może z 10-15% gorzej, ale porównując to do posiłku takiego węglowodanowego no to wtedy mi się nagrywa z 300% gorzej i nie sądzę, że przesadą. Wygląda jak ktoś ważny a to pozwolić się zachować, jak jest ważne. To jest super technika, którą można wykorzystać przykładowo w jakiejś pracy na etacie, jeżeli pracujesz w korpo, w sprzedaży. Zauważ, że takie... Top korpo szczury. Zawsze są wyubierane w jakieś, czy ja wiem, golfiki, garnitury, koszule z krawatem czy coś takiego. No bo wtedy, kiedy ubierasz się w tak formalny sposób, dajesz od razu sygnały do otoczenia, że jesteś osobą, która przykłada się do tej pracy, która traktuje to poważnie. No a jeżeli przychodzisz w jakichś, nie wiem, obdartych ubraniach, w jakichś dresach, byle jak, no to nie masz ochoty się w ogóle tam starać, ponieważ traktujesz to tak mocno casualowo. Jesteś tam, aby to przeboleć. No a kiedy ubierasz się jak ktoś ważny, kiedy zachowujesz się jak ktoś ważny, kiedy udajesz Kogoś, kim nie jesteś, no to automatycznie, dojrz, że inni ci traktują w ten sposób, no to no Twoja osobowość chce się do tego dostosować i zachowujesz się w rzeczywistości rzeczywiście jak ktoś ważny. Jeżeli będziesz się ubierał formalnie, no to automatycznie Twoje wyniki sprzedażowe powinny się zwiększyć. To się wydaje dziwne, to się wydaje nieintuicyjne, ale naprawdę tak jest. No i to ogólnie wszystko przekłada się na to, aby dbać o swoją mowę ciała, aby robić przykład o pauzy pomiędzy wypowiedziami. Nie wiem co? I ogólnie to dodaje takiej charyzmy, takiej głębi przed tym jak coś powiesz Że na przykład przed wypowiedzeniem jakiegoś mocnego zdania Zrób sobie jakąś przerwę Odwróć wzrok I dopiero wtedy chuj ci w dupę Widzisz, od razu zadziałało mocniej Nie wiem jak głęboki jest Dobra, zamknę może nie chcesz mocniej. A więc zadbaj o swoją mowę ciała, podbródek wysoko, niczym król, oddech głęboki, barki ściągnięte, łopatki tak samo. Rob przerwy w odpowiednich momentach zdania, staraj się mówić z przepony, a nie tak pucami, gardłem, jakbyś mógł zapaść powietrze. Na swoim kanale mógłbyś także robić regularnie QA. Ja nawet myślę o zrobieniu tego, ponieważ zwiększa to automatycznie zaangażowanie Twojego widza. Sprawia, że on za pomocą swojego komentarza dał wkład w Twoją pracę twórczą. Swoją kreatywność. Ty odpowiesz na jego pytanie, i on wtedy poczuje taką większą więź z tobą. Więc, jeżeli chcesz, możesz zadać mi jakieś pytania tutaj pod tym odcinkiem, na przykład w kwadratowym nawiasie P. Tylko. Nie mów później gif po angielsku Tylko po prostu pozostańmy na tym P No i zadaj sobie jakieś pytanie Może stworzę jakiegoś oddzielnego posta też do tego No po tej serii na przykład taki Q&A mógłbym zrobić Jak najbardziej, czemu nie Jeżeli AdSense przestał, być twoim głównym źródłem dochodów I masz jakiś większy przepływ pieniężny Rozważyłbym w tym momencie prowadzenia kanału Odpuszczenie sobie coachingów Ponieważ coachingi są ogólnie na początku Taką super opcją, aby nauczyć się O problemach innych, a stawiać się Z sytuacji właśnie twojego rozmówcy I udzielać mu różnych rad na podstawie wiedzy Którą ty wyciągnąłeś wcześniej, więc jakby to jest taka automatyczna rzecz, którą można zrobić, aby, no nie wiem, jakieś takie pierwsze kroki co do prowadzenia biznesu, co do zarabiania spoza pracy na etacie wykonać, co nie? No ale z coachingami jest wiele problemów między innymi problem jest taki, że zabierają one sporo czasu. Kiedy masz już umówione sporo rozmów, niektórzy będą odwoływać przykładowo jakieś terminy, to ciągle ci będzie się działo na obie, później te osoby będą dzielić się swoimi problemami, co będzie ci mocno obciążać mózg. Niektórych problemów nie będziesz w stanie rozwiązać, ponieważ no, na przykład nie byłeś nigdy w takiej sytuacji, albo nie masz na ten temat wiedzy. I to sprawi, że twoja kompetencja w oczach widza spada, ale co gorsze, twoja kompetencja w twojej własnej samoocenie jeszcze bardziej spada, ponieważ wiesz, że nie jesteś w stanie wtedy udzielić pomocy każdemu. No i z jednej strony, to zwiększa Twoje zaangażowanie co do zdobywania wiedzy, no ale zauważ, ile jest z tym problemów. Kiedy osiągniesz już pewien taki stopień samorozwoju, no to warto sobie liczyć godzinę każdą swojego czasu jako 200 zł. No i jeżeli przekładasz to na coaching, no to poza godziną swojego czasu warto było jeszcze coś zarobić. Ja, co prawda, nie zwiększyłem tutaj ceny coachingu poza te 200 zł. Na ten moment mam właśnie cenę 199 zł za godzinę. Kto wie ja, może przyszłościowo zwiększę, no ale później zapewne odpuszczę te coachingi, tak czy tak, będą one jedynie taką e, dodatkową formą pomocy w przypadku kupienia mojego kompletnego kursu, że tak powiem. Zapoznaj się w opisie, będzie wszystko tam miał wyjaśnione. Wykonywanie na co dzień takich sesji coachingowych po prostu zabiera sporo czasu, zabiera bardzo dużo brain pointów, tych ograniczonych punktów mózgu, no i ogólnie obciąża Twój mózg. Zmniejsza ilość czasu oraz zaangażowania, które mógłbyś przeznaczyć na prowadzenie kanału, czy też na ogólnie samorozwój. Wiele osób na początku prowadzenia swojego kanału Zjawiska FOMO, Fear of Missing Out. To jest ogólnie taki moment, podczas którego żałujesz, że nie jesteś w stanie bawić się i wykorzystywać swojej młodości tak jak twoi rówieśnicy. Tak ci twoi przyjaciele, degeneraci, którzy nie mają żadnych ambicji przyszłościowych, nie chcą nic tworzyć kreatywnego, twórczego, nie chcą żadnego wkładu w swoją przyszłość wykonać, tylko się bawią, wykorzystują swoją młodość, wchodzą na imprezy, randkują to, tamto. I rozumiem ten punkt widzenia. Ja też mam taki Fear of Missing Out. FOMO. Że na przykład jak widzę jak inni sobie imprezują regularnie, jak chodzą na jakieś rejwy, które kocham całym swoim serduszkiem, a ja tego nie mogę robić, ponieważ wiem, że wtedy nie byłbym w stanie prowadzić kanału, no to mnie to boli, serce mnie ściska. Jednak musisz sobie uświadomić, że przecież jeżeli ty poświęcisz te 2-5 lat swojej młodości, na hardowanie, na rozwijanie tej warstwy celów w postaci niezależności finansowej, biznesu prowadzenia kanału, no to po tych kilku latach przecież będziesz mógł się wybawić. Nawet jeżeli będziesz miał te 30 lat już czy nawet więcej, no to co? Myślisz, że, no nie wiem, jakieś osoby, które osiągnęły taki top 1% sukces, typu jacyś raperzy, no nie wiem, Post Malone, myślisz, że tacy raperzy w ogóle się nie bawią w klubach? Myślisz, że oni twierdzą, że są już za i ich z tym? Nie. Chodzą sobie cały czas do klubów, piją lin, jezu... A więc podsumowując debilu, wybawisz się jak ustawisz w sobie życie. Dobra, sorry cię bardzo, ale z tego co widzę jestem zmuszony podzielić ten film również na dwie połówki, ponieważ się czuję już mocno źle, Gardło mnie boli i chyba gorączkami trochę wzrosła, także dokończymy za dwa dni czy tam za jeden, nie wiem za ile to wyjdzie. Ucz się, wykorzystuj to, czerp tego radość. Na razie.